W naszym studio parlamentarnym w Brukseli gościmy pana posła Andrzeja Grzyba, który jeszcze przed chwilą telefonował do Polski, ale już się kosztami nie zamartwiał. Odetchnął pan z ulgą, jak my wszyscy, zdaje się. Znaczy, ja korzystałem z telefonu polskiego zawsze i wiem, jak wyglądały rachunki przed zmniejszeniem kosztów roamingu i teraz jak to wygląda po likwidacji. Myślę, że to jest przede wszystkim udogodnienie dla wszystkich obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, ponieważ nie będą się ograniczali w rozmowie, a częstokroć były ważne informacje do przekazania, czy nawet czasami... No wiadomo, po to są telefony. Po to są telefony, żeby się komunikować, a nie ograniczać ze względu akurat na koszty. Ale walka o zniesienie roamingu trwała wyjątkowo długo, bo prawie 10 lat. Prawie 10 lat i właśnie na ostatniej sesji w Strasburgu była komisarz i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding podpisywała swoją książkę wspomnieniową 6 lat walki z wielkim biznesem o, no bo tak to trzeba było nazwać, o to, aby argumenty zostały uznane, które są przecież argumentami ze strony obywateli państw członkowskich. No tak, bo w gruncie rzeczy te opłaty były całkowicie wymyślone, one nie potrzebowały żadnej specjalnej infrastruktury technologicznej, tak, żeby je wprowadzić, tak, prawda? To była akumulacja kapitału w najbardziej prosty sposób. To prawda, no i oczywiście to dotykało w sposób szczególny osób, które no, musiały korzystać ze względu na swoją aktywność, ale też i... Czyli wygląda na to, że Unia wygrała z kapitałem w tym przypadku. No powiem szczerze, że to było duże wyzwanie, że trzeba było się zmierzyć oczywiście z argumentami zarówno prawnymi, jak i ekonomicznymi, które ze strony wielkich telekomów padały tutaj w instytucjach europejskich, w Parlamencie Europejskim również. To jest też interesujące z innego punktu widzenia, mianowicie jest to po prostu przykład porządnej konsumpcji tego, co się dzieje w świecie dzisiaj, w naszej cywilizacji, bo przecież na obszarze, który jest dużym obszarem, mimo że Europa jako kontynent nie jest wielka, ale obejmując tyle państw i praktycznie 505 milionów obywateli, czyli też i konsumentów, i roaming blokował jak gdyby tą naszą integrację w powietrzu, prawda, i między ludźmi tak, bezpośrednio. Tak. I myślę, że to jest taki doskonały przykład, że obywatele mogą zobaczyć, że jednak ten jednolity rynek i współpraca państw członkowskich Unii Europejskiej w tym obszarze bardzo konkretnie przełożyła się na koszty naszego codziennego funkcjonowania, bo telefon jest w tej chwili przecież w ręku prawie każdego obywatela. No tak, przecież nie chodzi tylko o plotkowanie, o wymianę grzeczności, uwag, pozdrowień, tylko również o załatwianie konkretnych spraw, korzystanie z tego, co już dzisiaj w internecie, w komórkach, dzięki internetowi można też również mieć, o przesył danych chodzi. Tak. Ale to też daje impuls do nowych kroków, między innymi kwestii tak zwanego geoblockingu, bowiem wykupujemy niektóre usługi, na przykład usługi przekazywane przez telewizję i wyjeżdżając za granicę do tej pory nie mogliśmy korzystać z tych samych usług, z tego samego pakietu. Likwidacja geoblockingu między innymi w tej sprawie otwiera nowe możliwości. Czyli to jest taki komórkowy Schengen, jednym słowem. Myślę, że tak to można nazwać. Teraz będzie pan więcej dzwonił? Nie, myślę, że tyle samo. Tylko, że taniej. Tylko, że taniej. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo.